Rozdział jedenasty Pani McCree, gospodyni kanonika Penyfatera, zamówiła sole z dower na dzień, w którym wielebny miał wrócić. Zalety dobrych soli były wielorakie. Nie trzeba ich kłaść na patelnię, ani wstawiać do piekarnika, zanim kanonik znajdzie się bezpiecznie w domu. Można przechować je do następnego dnia, jeśli to konieczne. Kanonik penefater lubił solę z dower. Gdyby jednak zawiadomił telefonicznie lub telegramem, że spędzi wieczór gdzie indziej, to sama pani McCree również lubiła te ryby. Po solach miała podać naleśniki. Ryby leżały na kuchennym stole, ciasto naleśnikowe w miejsce. Wszystko przygotowane. Mosiądze błyszczały, srebra lśniły, nigdzie nie było odrobiny kurzu. Brakowało tylko jednej rzeczy. Samego kanonika. Zaplanował powrót pociągiem wychodzącym z Londynu o 18.30. Ale do 19.00 nie zjawił się. Niewątpliwie pociąg spóźnił się. O, 19.30 też nie było wielebnego. Pani McCree zaczęła się niepokoić. Musiało się coś zdarzyć. Nadeszła ósma. Pani McCree westchnęła zirytowana. Zaraz bez wątpienia zadzwoni telefon, choć równie prawdopodobne było, że nie zadzwoni. Mógł napisać do niej. Niewątpliwie napisał, ale pewnie zapomniał wysłać list. O Boże, Boże, powiedziała pani McCree. O godzinie dwadzieścia jeden zrobiła sobie trzy naleśniki, a solę włożyła troskliwie do lodówki. Ciekawa jestem, gdzie się ten zacny człowiek teraz spodziewa, rzekła do siebie. Wiedziała z doświadczenia, że mógł być gdziekolwiek. Istniała szansa, że odkryje swój błąd podczas wysyłania telegramu lub telefonowania, zanim gospodyni się położy. Posiedzę do 11.00. Nie dłużej postanowiła pani. McCree. Zwykle szła spać o 10.30. Przesunięcie tej pory do 11.00 uważała za swój obowiązek. Ale jeżeli do tej godziny nie będzie ani kanonika, ani żadnej wieści od niego, to pani McCree zamknie dokładnie dom i uda się na spoczynek. Nie można powiedzieć, żeby była szczególnie zaniepokojona. Tego rodzaju przypadki już się zdarzały. Nic pozostawało, nic do zrobienia, tylko czekać. Możliwości były liczne. Kanonik mógł wsiąść w niej właściwy pociąg i pojąć swój błąd gdziekolwiek. Jak Anglia długa i szeroka, albo mógł być jeszcze w Londynie, gdyż pomylił datę i był przekonany, że powinien wrócić jutro. Mógł spotkać na tej międzynarodowej konferencji przyjaciela czy przyjaciół i dał się namówić do pozostania na weekend. Zamierzał ją powiadomić, ale zapomniał to zrobić. Więc, jak powiedziano, nie była niespokojna. Pojutrze miał przyjechać jego stary przyjaciel, archidiakon Sin Mons. O tego rodzaju sprawach kanonik pamiętał, zatem niewątpliwie zjawi się jutro, lub zatelegrafuje, a w ostateczności przyśle list. Następnego dnia rano, kiedy od kanonika nie nadeszło nawet słowo, pani McCree po raz pierwszy zaczęła się niepokoić. Między 9.00 a 13.00 spoglądała niezdecydowanie na telefon. Posiadała ustalony pogląd na to urządzenie używała go i uznawała jego użyteczność, ale nie lubiła składała część zamówień w sklepach telefonicznie, choć wolała to robić osobiście, wierząc niezachwianie, że jeśli nie patrzy na to, co dostaje, sklepikarz spróbuje ją oszukać. Mimo wszystko telefon bywał używany do załatwiania spraw domowych. Czasami, choć rzadziej, dzwonili jej krewni albo znajomi mieszkający w bliskim sąsiedztwie. Rozmowa na większą odległość, czy z Londynem, wyprowadzała ją przeważnie z równowagi. Było to skandaliczne marnowanie pieniędzy. Niemniej zaczęła rozważać tę możliwość. Wreszcie, gdy zaświtał następny dzień bez żadnej wiadomości od kanonika, zdecydowała się działać. Wiedziała, że miał zatrzymać się w Londynie w hotelu Bertram przyjemne, staromodne miejsce. Może byłoby dobrze zadzwonić tam i zasięgnąć informacji. Mogą wiedzieć, gdzie jest kanonik. To nie jest zwykły hotel. Poprosiłaby o połączenie z panną Goring. Ona jest kompetentna i troskliwa. Kanonik może oczywiście wrócić o 12.30, czyli byłby tu za kilka minut. Jednakowe minuty minęły, a kanonika nie było. Pani McCree zaczerpnęła powietrza, Nabrała odwagi i poprosiła o połączenie z Londynem. Czekała zagryzając wargi i trzymając słuchawkę mocno przyciśniętą do ucha. Hotel Bertram, słucham, powiedział głos. Chciałabym mówić z panną Goring. Chwileczkę. Jakie nazwisko mam podać? Pani McCree, gospodyni kanonika Penyfatera. Chwileczkę, proszę. Niebawem spokojny i budzący zaufanie głos zabrzmiał w słuchawce. Tu panna Goring. Czy mówię z gospodynią kanonika penefatera? Tak jest. Pani McCree. Och, tak. Naturalnie. Co mogę dla pani zrobić? Czy kanonik jest jeszcze w hotelu? Cieszę się, że pani zadzwoniła, powiedziała panna Goring. Nic byliśmy pewni, co właściwie robić. Chce pani powiedzieć, że wielebnemu coś się stało? Miał wypadek? Nie, nie. Nic takiego. Ale spodziewaliśmy się jego powrotu z lucerny w sobotę lub w niedzielę. Eee, słusznie. Nie przyjechał jednak. Cóż, to oczywiście nie zdziwiło nas. Zatrzymał swój pokój i zarezerwował go do wczoraj. Nie wrócił jednak, nie przysłał wiadomości, i jego rzeczy są jeszcze w hotelu. Większa część jego bagażu. Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Naturalnie dodała panna Goring, pośpiesznie wiemy, że kanonik jest, no, czasami trochę zapomina. Można to i tak nazwać. To sprawia nam pewien kłopot. Mamy komplet. Pokój wielebnego jest to obecnie zarezerwowany dla innego gościa. I dodała. Nie domyśla się pani, gdzie on jest. Pani McCree powiedziała z goryczą. Ten człowiek może być wszędzie, opanowała się. Tak, dziękuję pani, pan Goring. Czy nie mogłabym czegoś zrobić? Zaproponowała panna Gorinku słusznie. Chyba dowiedziałam się dosyć odparła pani McCree. Podziękowała jeszcze raz i odwiesiła słuchawkę. Siedziała przy telefonie już bardzo zaniepokojona. Nie miała obaw o osobiste bezpieczeństwo kanonika. Gdyby uległ wypadkowi, zostałaby już zawiadomiona. Tego była pewna. A w ogóle kanonikowi nie zdarzały się wypadki. Był kimś, kogo gospodyni określała mianem postrzeleńca. A postrzeleńcy zdawali się być zawsze pod specjalną opieką opatrzności. Nie przejmując się ani zastanawiając, mogła im się nawet udać przeprawa przez ruchliwe skrzyżowanie. Nie, nie wyobrażała sobie chlebodawcy jęczącego w szpitalu. Nie niewątpliwie siedział gdzieś szczęśliwy, prostodusznie bajdurząc z jakimś przyjacielem lub znajomym. Możliwe, że był jeszcze za granicą. Kłopot w tym że dziś wieczorem miał przyjechać archidiakon Simmons, który spodziewał się zastać gospodarza. Nie mogła uprzedzić gościa, ponieważ nie wiedziała, gdzie przebywa. Sytuacja była bardzo kłopotliwa, ale, jak większość trudności, i mała jeden jasny punkt. Był nim archidiakon Simmons. On będzie wiedział, co robić. Należy więc oddać sprawy w jego ręce. Archidiakon stanowił zupełne przeciwieństwo jej pracodawcy. Wiedział, dokąd idzie i co czyni, i był zawsze pogodny i zdecydowany, a nawet pewny siebie. Kiedy przybył, został powitany litanią tłumaczeń, przeprosin i niepokojów pani McCree i stał się jej opoką. Niechże się pani nie martwi, pani McCree, powiedział jowialnie, zasiadając do posiłku przygotowanego na jego przyjazd, Dopadniemy tego roztargnionego jegomościa. Słyszała pani historię o Hestertonie? G.K. Hesterton, wie pani, pisarz. Będąc na objeździe z cyklem odczytów zatelegrafował do swojej żony, jestem na grę we Station, Gdzie powinienem być? Roześmiał się zadowolony. Pani McCree uśmiechnęła się z szacunkiem. Historyjka nie wydała się jej zabawna. Ponieważ była to właśnie taka sytuacja, jaka mogła się przydarzyć kanonikowi benefaterowi. Ach, rzekł archiwilikon Simons z uznaniem. Oto pani znakomite kotlety cielęce. Jest pani cudowną kucharką, pani McCree. Mam nadzieję, że mój stary przyjaciel docenia to. Po kotletach cielęcych podano pudding z jagodowym sosem, który. Jak pamiętała pani McCree, należał do ulubionych deserów Archidiakona, po czym ten zacny człowiek zajął się poważniej tropieniem swego zaginionego przyjaciela. Zabrał się do telefonowania z zapałem i całkowitym lekceważeniem kosztów, co sprawiło, że pani McCree zacięła gniewnie usta, nie mając mu tego jednak całkowicie za złe, ponieważ mogło zaowocować odszukaniem kanonika. Najpierw usiłował dowiedzieć się czegoś od siostry Kanonika, która przywiązywała niewielką wagę do pojawiania się i znikania brata i nie miała najmniejszego pojęcia, gdzie jest, albo gdzie mógłby być, potem rozciągnął sieci dalej. Zwrócił się jeszcze raz do hotelu Bertram i ustalił dokładnie wszystkie szczegóły. Niewątpliwie Kanonik opuścił hotel wczesnym wieczorem, dziewiętnastego. Miał przy sobie małą lotniczą torbę podróżną ale inne jego bagaże zostały w pokoju, który słusznie zatrzymał. Wspominał, że wybiera się na jakąś konferencję do Lucerny. Nie udał się na lotnisko wprost z hotelu. Portier, który znał dobrze wielebnego Penny Falchera z widzenia, wsadził go do taksówki i skierował ją na życzenie kanonika do klubu Ateneum. Wtedy ostatni raz widziano księdza w hotelu. Och, tak! Mały szczegół zapomniał zostawić klucz od pokoju i zabrał go ze sobą. Zdarzyło się to nie po raz pierwszy. Archidiakon wahał się chwilę przed następnym telefonem. Mógł zadzwonić na lotnisko w Londynie. To z pewnością zajęłoby trochę czasu. Zadzwonił więc do doktora Weiss-Skartena, hebraisty, który z całą pewnością był na konferencji. Zastał Weiss-Skartena w domu. Usłyszawszy kto mówi, doktor wybuchnął potokiem słów, wyrażając niezwykle ostrą krytykę dwóch referatów czytanych w Lucernie. Zupełnie pomylony facet, ten Hogarow, zupełnie pomylony. Nie rozumiem, jak mu to uchodzi płazem. Facet w ogóle nie jest naukowcem. Wiesz, co on powiedział? Archidiakon westchnął i spróbował być stanowczy, bowiem zanosiło się. Że spędzi resztę dnia słuchając krytyki uczonych facetów z konferencji w Lucernie. Z pewną niechęcią doktor Wenis Skarten dał się nakłonić ku bardziej prywatnym sprawom. Penyfater powiedział Penefater Powinien był tam być. Nie mam pojęcia. Dlaczego się nie pokazał? Mówił, że jedzie. Powiedział to zaledwie przed tygodniem, kiedy widziałem go w fateneum. Chcesz powiedzieć, że wcale nie był na konferencji? Właśnie a powinien być Nie wiesz, dlaczego się nie zjawił? Przysłał wyjaśnienie Skąd miałbym wiedzieć na pewno zamierzał uczestniczyć w konferencji tak, teraz przypominam sobie spodziewano się go, kilka osób zauważyło jego nieobecność myślano, że się przeziębił. Czy coś takiego? Bardzo zdradliwa pogoda. Zamierzał wrócić do krytyki uczonych, ale archidiakon Simons wyłączył się. Zdobył informację, która wzbudziła w nim po raz pierwszy uczucie niepokoju. Kanonik Penyfatery nie pojawił się na konferencji w Lucernie. Archidiakonowi wydało się to bardzo niezwykłe. Mógł oczywiście pomylić samolot. Choć brytyjskie linie lotnicze były bardzo troskliwe i strzegły podróżnych przed taką ewentualnością. Czy mógł zapomnieć właściwej daty wyjazdu? Archidiakon sądził, że to było możliwe, ale jeżeli tak się stało, to dokąd poleciał? Zadzwonił do biura odprawy podróżnych. Wymagało to długiego, cierpliwego czekania i przełączenia się z jednego działu portu lotniczego do drugiego. Na koniec dowiedział się, że kanonik Pennyfater był na liście pasażerów flotu do lucerny w dniu osiemnastym, ale nie znalazł się w samolocie. Posuwamy się naprzód oznajmił Simon z pani McCree, która kręciła się w pobliżu. Zaraz, zaraz, zastanówmy się, do kogo zwrócić się teraz? Te wszystkie telefony będą kosztować strasznie dużo pieniędzy zauważyła pani McCree. Obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak zgodził się archidiakon. Musimy jednak trafić na jakiś ślad. Rozumie pani? Penefater nie jest zbyt młody. Och, ser, nie myśli pan chyba, że coś mu się przytrafiło? Mam nadzieję, że nie. Uważam, że już by się pani dowiedziała. Czy on ma zawsze przy sobie dokumenty? Paszport i tak dalej. O tak, ser. Ma bilety wizytowe. W portfelu ma też listy i inne papiery. Cóż, zatem chyba nie jest w szpitalu rzekł Archidiakon. Chwileczkę. Kiedy opuścił hotel, wziął taksówkę do Ateneum. Zadzwonię Tani. Tu otrzymał trochę dalszych informacji. Kanonik Penefater jadł obiad 19 o godzinie 19.30. Archidiakona uderzyło coś, co przeoczył wcześniej. Bilet na samolot opiewał na 18, a kanonik opuścił hotel Bertram taksówką do Ateneum w dniu 19, przekonany, że jedzie na konferencję do Lucerny. Coś mu zaświtało. Głupi, stary osioł pomyślał archidiakon, ale przezornie nic powiedział tego głośno w obecności pani McCree. Poplątał daty. Konferencja była dziewiętnastego. Sądził, że wyjeżdża osiemnastego. Pomylił się o jeden dzień. Ostrożnie posuwał się tym tropem. Kanonik poszedł do Ateneum, zjadł obiad i pojechał na lotnisko Kensington. Tam niewątpliwie zwrócono mu uwagę, że ma bilet na poprzedni dzień, zatem zapewne stwierdził, że konferencja, na którą wyruszał, już się skończyła. Oto, co się zdarzyło, powiedział archidiakon. Wyjaśnił wszystko pani Makkri, a ona zgodziła się, że to wielce prawdopodobne. Co zatem mógł robić później? Wrócić do hotelu, rzekła pani Makkri. Nie mógł przyjechać prosto tutaj, to znaczy, nie mógł pójść prosto na stację. Nic, jeśli zostawił bagaż w hotelu. W każdym razie zadzwoniłby po niego. To prawda zgodził się Mons. Dobrze. Będziemy rozmiłować wspólnie. Opuścił lotnisko i wrócił do hotelu albo w każdym razie do niego wyruszył. Może też zjadł obiad, nie jadł w ateneum. Dobrze, więc wracał do hotelu. Ale nigdy tam nie doszedł. Przerwał na chwilę, a potem powiedział z powątpiewaniem: A może jednak dotarł? Tylko zdaje się. Nikt go tam nie widział. Co zatem zdarzyło się po drodze? Mógł kogoś spotkać, rzekła pani McCree niepewnie. Tak, to oczywiście całkiem możliwe. Jakiegoś starego przyjaciela, którego od dawna nie widział. Mógł pojechać z nim do jego hotelu albo do domu, ale przecież nie na trzy dni, prawda? Musiał pamiętać, że jego bagaże zostały u Bertrama. Zadzwoniłby w tej sprawie, posłał po nie, albo w napadzie najwyższego roztargnienia mógł pojechać prosto do domu bez walizek. Trzydniowe milczenie. To właśnie jest niewytłumaczalne. Jeżeli miał wypadek. Tak, to mogło się zdarzyć. Możemy szukać w szpitalach. Ale powiada pani, że miał przy sobie różne papiery, które pomogłyby go zidentyfikować? H.M. Uważam, że mamy przed sobą tylko jedną drogę. Pani McCree spojrzała lękliwie. Myślę, powiedział łagodnie Simons, że musimy zwrócić się do policji. Rozdział XII. Pobyt panny Marple w Londynie przynosił jej mnóstwo przyjemności. Odwiedziła liczne miejsca, których nic miała czasu zobaczyć podczas poprzednich krótkich wizyt. Trzeba z żalem stwierdzić, że nie korzystała z szerokich możliwości uczestniczenia w imprezach kulturalnych, jakie oferowała stolica. Nie zwiedzała galerii, malarstwa ani muzeów. Pomysł chodzenia na pokazy mody nie przyszedł jej nawet do głowy. Odwiedzała działy szkła i chińszczyzny w wielkich magazynach oraz stoiska z bielizną pościelową i stołową, a nawet kupiła trochę przecenionych artykułów w dziale tkanin obiciowych. Wydając na te domowe inwestycje tyle, ile uważała za rozsądne, urządzała sobie samotne wyprawy lam, gdzie chciała. Odwiedzała miejsca i sklepy zapamiętane z czasów młodości, często jedynie z chęci przekonania się, czy jeszcze istnieją. Wychodziła zwykle po odświeżającej małej drzemce po lunchu, unikając, jak tylko się dało portiera uparcie przekonanego, że dama w jej wieku, a przy tym słabego zdrowia, powinna jeździć wyłącznie taksówką, i szła na przystanek autobusowy albo do stacji metra. Kupiła mały rozkład jazdy autobusów, a także plan metra i układała swoje wycieczki starannie. Po południu można ją było widzieć spacerującą nostalgicznie wokół Evelyn Garden czy Onslau Square i mruczącą cicho. Tak, to był dom pani Wandylan. Oczywiście teraz wygląda zupełnie inaczej. Chyba go przerobili. Och, widzę, że założono cztery dzwonki. Pewnie do czterech mieszkań. A tu był zawsze taki miły, staromodny skwerek. Trochę zakłopotana. Złożyła wizytę u Madame Tussaud, zapamiętanej rozkoszy dzieciństwa. Włest po urnę na próżno rozglądała się za bradlejem. Ciotka Helena chodziła tam zawsze w sprawie swojego fokowego żakietu. Wystawy sklepowe w ogólnym sensie nie interesowały panny marple, za to spędzała wspaniale czas, polując na modne fasony trykotarzy, nowe gatunki włóczek i tym podobne cuda. Zrobiła specjalną wycieczkę do Richmond, aby zobaczyć dom, w którym mieszkał kiedyś jej stryjeczny dziadek Tomasz, admirał w stanie spoczynku. Uroczy Taras istniał jeszcze, ale budynek, jak wszystkie w sąsiedztwie, został podzielony na mieszkania. Jeszcze bardziej przykry był widok domu na Lowndes gdzie przed laty żyła na wysokiej stopie jej daleka kuzynka, Lady Merrideff. Zbudowano tu wielki. Nowoczesny wieżowiec, drapacz chmur, jak kiedyś nazywano te nowoczesne pudełka. Panna Marple potrząsnęła smutno głową i powiedziała do siebie z przekonaniem: Zapewne postęp jest nieodzowny, ale jestem pewna, że kuzynka Ethel przewróciłaby się w grobie, gdyby wiedziała o tym, co postawiono na miejscu jej rezydencji. Pewnego szczególnie ciepłego popołudnia panna Marple pojechała autobusem do Battersea Bridge. Zamierzała połączyć dwie atrakcje, rzucając sentymentalne spojrzenie na prynce Terrace Mansions, gdzie mieszkała kiedyś jej guwernantka i odwiedzając Battersea Park. Pierwsza część poszukiwali była chybiona. Dawny dom panny Ledbury zniknął bez śladu i został zastąpiony przez wielką ilość szkła i betonu. Panna Marple skierowała się do Battersea Park. Zawsze była dobrym piechurem, ale musiała przyznać, że dzisiaj jej możliwości nie były takie, jak zwykle. Pół mili starczyło, by ją zmęczyć. Pomyślała, że mogłaby przeciąć park, wyjść na Chelsea Bridge i znaleźć się znowu na trasie autobusu, ale jej kroki stawały się coraz wolniejsze i była zadowolona, gdy trafiła do herbaciarni na brzegu jeziora. Mimo jesiennych chłodów podawano tu jeszcze herbatę. Tego dnia nie było wielu gości. Kilka matek i nianiek, kilka zakochanych paragraf. Panna Marple dostała tacę z herbatą i dwa biszkopty. Ostrożnie przeniosła czajnik na stół i usiadła. Herbata. Oto czego potrzebowała. Gorąca, mocna i odświeżająca herbata. Pokrzepiona. Rozejrzała się dokoła. I jej oczy zatrzymały się nagle na jednym ze stołów. Wyprostowała się na krześle. Doprawdy, bardzo dziwny zbieg okoliczności, bardzo dziwny. Najpierw w domu towarowym marmi i marynarki, a teraz tutaj. Niezwykłe miejsca wybierają ci dwoje. Ale nie. Pomyliła się. Panna Marple wyjęła z torebki silniejsze szkła. Tak, była w błędzie. Istniało naturalnie pewne podobieństwo. Te długie, jasne, proste włosy, ale to nie była bez Sedwick, lecz osoba znacznie młodsza. Oczywiście, to była córka Młoda dziewczyna, która przybyła do Bertrama z przyjacielem Lady Saliny, pułkownikiem Luskomb. Ale mężczyzna był tym samym, który jadł lunch z Lady Sedwick w domu towarowym. Nie można było wątpić, ta sama szczupła, przystojna, jastrzębia twarz, ta sama drapieżna siła w ruchach, ten sam silny, męski urok. Zły? szepnęła cichutko panna Marple. Zepsuty na wskroś. Okrutny. Bez skrupułów. Nie podoba mi się to. Najpierw matka, teraz córka. Panna Marple była pewna, że nie oznacza to nic dobrego. Rzadko myliła się w ocenach zachowań ludzkich i dziewięć razy na dziesięć stwierdzała, że miała rację. Była przekonana, że oba spotkania były mniej czy bardziej sekretne. Obserwowała teraz, jak młodzi ludzie nachylali się ku sobie, aż ich ręce niemal zetknęły się. Rozmowa była poważna, oceniła stara dama. Dziewczyna panna Marple zdjęła okulary, przetarła je starannie i założyła znowu tak, dziewczyna była zakochana. Zakochana rozpaczliwie, jak to tylko młodość potrafi. Ale co myśleli jej opiekunowie o tych potajemnych schadzkach w Baltersea Park? Wyglądała na dobrze wychowaną, ułożoną pannę. Niewątpliwie bardzo dobrze wychowaną. Jej bliscy prawdopodobnie sądzili, że jest w zupełnie innym miejscu. Musiała kłamać. Idąc do wyjścia, panna Marple przeszła obok stolika młodej pary. Zwalniając kroku tak bardzo, jak to było możliwe, bez zwracania uwagi. Niestety rozmawiali tak cicho, że nic usłyszała ani słowa. Właściwie mówił mężczyzna, dziewczyna słuchała, na poły ucieszona, na poły wylękniona. Czyżby planowali ucieczkę? Pomyślała panna Marple. Ona z pewnością jest jeszcze niepełnoletnia. Stara dama przeszła przez małą furtkę prowadzącą do spacerowej części parku. Stały tam samochody. Zatrzymała się przy jednym z nich. Panna Marple niezbyt dobrze znała się na samochodach, ale taki, jak ten, trafiał się na jej drodze bardzo rzadko, więc zauważyła go i zapamiętała. Przyswoiła sobie trochę informacji o tego rodzaju samochodach od stryjecznego wnuka entuzjasty. To był samochód wyścigowy. Zagraniczny model nie potrafiła sobie przypomnieć nazwy. Co więcej, widziała ten samochód, albo bardzo podobny, zaledwie wczoraj w bocznej uliczce, blisko hotelu Bertram. Zauważyła go nic tylko z powodu jego rozmiarów i niezwykłego wyglądu, ale i dlatego, że numer rejestracyjny obudził w niej odległe wspomnienie, pewien łańcuch skojarzeń. FAN 2266 Przypomniałaś jej kuzynka Fanny Godfrey. Biedna Fanny, która jąkała się i mówiła, dostałam de dewa. Obeszła wóz w koło i spojrzała na numer. Miała rację. FAN 2266. To był ten sam samochód. Panna Marple, której chodzenie sprawiało z każdą chwilą większą trudność, przeszła głęboko zamyślona na drugą stronę Chelsea Bridge. Co tak ją zmęczyło, że zdecydowanym gestem zatrzymała pierwszą napotkaną taksówkę? Dręczyło ją uczucie, że powinna zrobić coś w tej sprawie. Ale jaka to była sprawa i co należało zrobić? Wszystko było tak niesprecyzowane. Bezwiednie wlepiła oczy w tablicę, na której były przymocowane najnowsze dzienniki. Sensacyjne wiadomości w sprawie napadu na pociąg wołały tytuły. Opowieść maszynisty głosiły inne tłustym drukiem. Doprawdy. Panna Marple pomyślała, że chyba każdego dnia zdarza się napad na bank lub pociąg, czy też rabunek pieniędzy przeznaczonych na wypłaty. Przestępcy zdawali się przechodzić siebie samych. Rozdział Nad Nadinspektor Dawy, przypominający nieco wielkiego trzmiela, Krążył po ciasnych pomieszczeniach Wydziału Śledczego, mrucząc coś do siebie. Był to jego znany nawyk i nie zwracał szczególnej uwagi obecnych, mówiono tylko: tata jest na tropie. Trop zaprowadził go wreszcie do pokoju, gdzie za biurkiem siedział inspektor Campbell z wyrazem znudzenia na twarzy. Inspektor był ambitnym, młodym człowiekiem i uważał wiele swoich zajęć za krańcowo nudne. Niemniej zmagał się z wyznaczonymi obowiązkami i osiągał bardzo dobre wyniki. Jego władze były zdania, że powinien pracować tak dobrze i od czasu do czasu udzielały mu kilku skąpych słów pochwały. Dzień dobry, w ser rzekł inspektor Campbell z szacunkiem na widok wchodzącego. Naturalnie za plecami nazywał nadinspektora Dawego, jak wszyscy tatą, ale nie miał jeszcze dostatecznego stażu. Aby robić to prosto w oczy. Czy mogę coś dla Pana zrobić? ser? Zapytał. Lalabum bum brzęczał nad inspektor, fałszując lekko. Dlaczego wszyscy zwą mnie Mary, kiedy nazywam się Panna Gibbs? Po tym dość nieoczekiwanym przypomnieniu szlagiem ze starej komedii muzycznej przysunął krzesło i usiadł. Zajęty? spytał. Umiarkowanie. Prowadzisz teraz sprawę zagnięcia związanego z jakimś hotelem. Jak one się nazywa? Bertram? Tak? Tak, ser. Hotel Bertram. Przekroczenie licencjonowanych godzin. Calgirls. Och nie, ser odparł inspektor Campbell lekko zaszokowany samą myślą, że hotel Bertram może być łączony z podobnymi przekroczeniami. Bardzo miłe, staroświeckie miejsce. W obecnych czasach zdziwił się tata. Naprawdę, to interesujące. Inspektor Campbell był ciekaw, dlaczego miałoby to być interesujące. Nie chciał pytać, ponieważ humory władz wyższych od chwili rabunku kolejowego, który okazał się efektownym sukcesem przestępców, były nienadzwyczajne. Patrzył na wielką. Masywną postać i grubo ciosaną twarz taty, i zastanawiał się nie po raz pierwszy zresztą, w jaki sposób nad inspektor Dawy zaszedł tak wysoko w hierarchii i dlaczego szczególnie ceniono go w wydziale. W swoim czasie był chyba dobry pomyślał inspektor Campbell, ale teraz jest wielu bystrych chłopaków, którzy mogliby awansować, gdyby to ze drzewo zostało usunięte. Tymczasem ze drzewo rozpoczęło następną piosenkę. Nucąc, a czasem wtrącając pojedyncze słowa. Powiedz, szlachetny nieznajomy, czy jest tu więcej podobnych trzy a tobie? Zachuczał tata, a potem przeszedł w falset. Jest kilka, zacny panie, a milszych dziewcząt nie widziałeś. Nie, zaraz, musiałem pomylić płcie. Floradora. To była naprawdę dobra komedia. Chyba słyszałem o niej rzekł inspektor Campbell. Zapewne matka śpiewała ci te piosenki, usypiając cię w kołysce odparł tata. No więc, co się dzieje w hotelu Bertram? Kto zaginął i dlaczego? Kanonik Pennyfater, ser, starszy pan. Nudna sprawa, co? Inspektor Campbell uśmiechnął się. Tak, dosyć nudna. Jak on wyglądał? Kanonik Penyfater. Tak. Masz pewnie jego rysopis. Oczywiście Campbell zaszeleścił papierami. Wysokość pięć stóp, osiem cali, wielka siwa czupryna, przygarbiony. I zniknął z hotelu. Kiedy? Około tygodnia temu, dziewiętnastego listopada. I dopiero teraz zawiadomili nas. Dosyć długo to trwało, co? Cóż, pewnie spodziewano się, że wróci? Żadnych przypuszczeń co do tła tej sprawy? Zapytał tata. Przyzwoity, bogobojny człowiek ucieka nagle z żoną jednego z członków komitetu parafialnego? Albo pije odrobinę w tajemnicy, lub sprzeniewierza fundusze kościelne. A może jest starym, roztargnionym facetem, wplątującym się w różne historie? Z tego. Czego potrafiłem się dowiedzieć, ser, raczej to ostatnie. Zdarzało mu się już przedtem. Co? Zniknięcie z szacownego hotelu na Westendzie? Nie, ściśle mówiąc nie to, ale czasem nie wracał do domu w porze, kiedy go oczekiwano. Od czasu do czasu zajeżdżał do przyjaciół, nie będąc zaproszony, albo nie zjawiał się w dniu, w którym miał przybyć. Sprawy tego rodzaju. Tak rzekł Tata. Tak. To brzmi sympatycznie i naturalnie, i pasuje do obrazu. Mówiłeś, że kiedy zniknął? W czwartek, 19 listopada. Zamierzał być na kongresie, wpochylił się i przejrzał papiery na biurku, ach, tak, w Lucernie. Towarzystwo Historycznych Badań Biblijnych. To angielskie tłumaczenie nazwy. Sądzę, że to organizacja niemiecka, i kongres odbywał się w Lucernie. Staruszek chyba był staruszkiem? 63 lata, jeśli się nie mylę. Nie pojawił się tam, prawda? Inspektor Campbell włowił z papierów wszelkie możliwe fakty i przekazał tacie. Nie wydaje się, żeby uciekł z chłopcem z chóru, zauważył nadinspektor Dawy. Spodziewam się, że wróci zdrów i cały, powiedział Campbell, ale oczywiście zajęliśmy się tą sprawą. Czy pan H.M. szczególnie interesuje się tym przypadkiem, sir? Trudno mu było powściągnąć ciekawość. Nie odparł Dawy w zamyśleniu, nie interesuje się tym. Nie widzę tu nic ciekawego. Nastąpiła cisza, w której wyraźnie zawisły słowa, a zatem z pytajnikiem na końcu. Inspektor Campbell był jednak zbyt dobrze wyszkolony, aby wyrazić to głośno. To, co mnie naprawdę interesuje, powiedział Dawy to Data i oczywiście Hotel Bertram. Jest bardzo dobrze prowadzony, ser. Żadnych kłopotów. To na pewno bardzo miłe, rzekł tata i dodał w zamyśleniu: Chciałbym rzucić okiem na to miejsce. Oczywiście, ser odrzekł Campbell. Kiedy się panu podoba. Sam zamierzałem się tam pokręcić. Mógłbym równie dobrze pójść z tobą, powiedział tata. Nie po to, żeby się wtrącać. Nic takiego. Właśnie chciałem rzucić okiem na ten hotel i zagnięcie twego archidiakona, czy jak mu tam, jest dość dobrym pretekstem. Nie musisz mówić do mnie, ser, jak lam będziemy, udawaj ważniaka. Ja będę po prostu twoim popychadłem. Inspektor Campbell zainteresował się. Sądzi pan, ser, że jest tam coś, co wiąże się te... inną sprawą. Na razie nie ma powodu tak myśleć, stwierdził Dawy. Ale wiesz, jak to jest? Miewam, nawet nie wiem, jak to nazwać kaprysy. Wszystko, co mówi się o hotelu Bertram, wydaje się zbyt piękne żeby było prawdziwe. Wcielił się znowu w Trzmiela, bucząc, chodźmy wszyscy na strand. Tak więc obaj detektywi wyruszyli razem, Campbell wyglądający elegancko w spacerowym garniturze i nadinspektor Dawy w swoich twedach, robiący wrażenie przybysza z prowincji. Byli dobrze dostrojeni z tłem, tylko bystre oczy panny Goring, kiedy uniosła je z nad swoich rejestrów, natychmiast rozpoznały ich profesję, od czasu, kiedy osobiście zawiadomiła o zaginięciu kanonika penefatera, rozmawiała już z niższym funkcjonariuszem policji i spodziewała się tej wizyty. Dyskretnie wezwała poważnie wyglądającą dziewczynę asystentkę, stojącą za nią w pogotowiu, przekazując jej swoje obowiązki w zakresie załatwiania klientów, a sama przesunęła się nieco i spojrzała na obu mężczyzn. Inspektor Campbell położył przed nią legitymację co zostało przyjęte skinieniem głowy. Patrząc na stojącą za nim, odzianą w twccy postać, zauważyła, że mężczyzna ów rozglądał się nieznacznie na boki, obserwując hali z widoczną, naiwną przyjemnością, płynącą z oglądania przybytku wyższych sfer. — Zechcieliby panowie wejść do biura? — zapytała panna Goring. — Może tam lepiej by się rozmawiało? — Tak, myślę. Że to słuszna uwaga. Przyjemny lokal macie tutaj powiedział ten wielki, gruby, niedźwiedziowaty mężczyzna. Wygodny dodał patrząc z aprobatą na wielki kominek. Dobry, staroświecki komfort. Panna Goring uśmiechnęła się z zadowoleniem. Tak, istotnie. Szczycimy się tym, że zapewniamy naszym gościom wszelkie wygody. Zwróciła się do asystentki. Zajmiesz się wszystkim, Alice. Tu jest księga główna. Wkrótce zjawi się Lady Ocelon. Na pewno będzie chciała zmienić pokój, jak tylko zobaczy ten zarezerwowany dla niej, więc musisz wytłumaczyć, że hotel jest przepełniony. W ostatecznym razie możesz jej pokazać numer 340 na trzecim piętrze. Jest niezbyt wygodny i jestem pewna, że będzie zadowolona z przygotowanego dla niej. Tak, pan Nogoring. Zrobię, jak pani sobie życzy. I przypomnij pułkownikowi Mortimerowi, że jego lornetka polowa jest tutaj. Prosił mnie dziś rano, żebym mu ją przechowała. Dobrze, przypilnuję tego. Przekazawszy swe obowiązki. Panna Goring wyszła z Lady i skierowała się ku machoniowym drzwiom bez napisu. Otworzyła je i wprowadziła przybyłych do małego, dosyć ponuro wyglądającego biura. Wszyscy troje usiedli. O ile wiem, zaginionym mężczyzną jest kanonik Penefater, zaczął inspektor Campbell. Zajrzał do notesu. Mam raport sierżanta Vadela. Może pani opowie własnym słowami, co się właściwie zdarzyło. Nie sądzę, że kanonik penefater zaginął w pełnym sensie tego słowa, powiedziała panna Goring. Myślę, że po prostu spotkał starego przyjaciela, czy kogoś takiego i może wyjechał z nim na jakiś zjazd, czy sesję naukową na kontynencie. On jest taki roztargniony. Zna go pani długo? Och tak. Zajeżdżał tu od zaraz od co najmniej pięciu czy sześciu lat. Pracuje pani tutaj już kawał czasu. Madame wtrącił nagle nad inspektor Dawy. Chyba czternaście lat odparła. Przyjemny hotel powtórzył Dawy. I kanonik zwykł zatrzymywać się tutaj, gdy był w Londynie? Dobrze mówię. Tak. Zawsze zajeżdżał do nas. Napisał dużo wcześniej, żeby zarezerwować pokój. Jest znacznie mniej roztargniony na papierze niż w życiu. Prosił o pokój od 17 do 21. W tym okresie zamierzał wyjechać na jedną czy dwie noce i wyjaśnił, że życzy sobie zatrzymać pokój do czasu powrotu. Dość często tak robił. Kiedy zaczęła się pani niepokoić o niego? Zapytał inspektor Campbell. Nie zaniepokoiłam się naprawdę. Oczywiście. Był kłopot z pokojem. Widzi pan, był zamówiony przez kogoś od dwudziestego trzeciego, i kiedy uświadomiłam sobie nic, od razu, że nie wrócił z Lugano. W notatkach mam lucerny, wtrącił Campbell. Tak, tak, myślę, że to była lucerna. Jakiś kongres archeologiczny, czy coś takiego. W każdym razie, kiedy uświadomiłam sobie, że nie wrócił i że jego bagaże są jeszcze w pokoju. Sytuacja stała się, co się zowie, kłopotliwa. Rozumie pan, o tej porze roku jesteśmy przepełnieni i oczekiwałam gościa, który miał zamieszkać w tym pokoju. Pani Saunders z Limeregis zawsze go zajmuje. I wtedy zadzwoniła gospodyni kanonika. Była niespokojna. Nazwisko gospodyni brzmi Makkri, o ile zrozumiałem, archidiakona Simmonsa. Znają pani? Osobiście nie, ale rozmawiałam z nią parę fazy przez telefon. Zdaje mi się, że to bardzo solidna osoba. Jest tu kanonika od kilku lat. To było naturalne, że zaniepokoiła się. Przypuszczam, że ona i archidiakon Simmons skontaktowali się z przyjaciółmi i krewnymi kanonika, ale nikt nic nie wiedział. A ponieważ spodziewał się przyjazdu archidiakona, wydało się jej to dziwne, że nie wrócił do domu. Czy ten człowiek jest zwykle aż tak roztargniony? Zapytał tata. Panna Goring zignorowała go. Ten wielki mężczyzna, prawdopodobnie towarzyszący inspektorowi sierżant, był zbyt nachalny. A teraz pojęłam, ciągnęła strapionym głosem, teraz zorientowałam się ze słów archidiakona, że kanonik nigdy nie wyjechał na konferencję do Lucerny. Nie przysłał żadnego wyjaśnienia. Do nas nie. Żadnego telegramu ani nic podobnego. Naprawdę, nie wiem nic o Lucernie. Jestem zainteresowana sprawą jedynie z naszego punktu widzenia. Wiem, że wiadomość przedostała się do wieczornych gazet, to znaczy fakt zaginięcia. Nie wspomniano, że mieszkał tutaj. Mam nadzieję, że do tego nic dojdzie. Nie chcemy prasy. Nasi goście bynajmniej sobie tego nie życzą. Jeżeli może pan, inspektorze, trzymać dziennikarzy z daleka, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Uważam, że zagnięcie wielebnego penefatera nic jest równoznaczne z jego zniknięciem bezpośrednio z hotelu. Jego bagaże są jeszcze tutaj? Tak. W przechowalni. Ale jeśli kanonik nie pojechał do Lucerny, czy rozważył pan możliwość, że został potrącony przez samochód? Nic takiego mu się nie stało. To doprawdy bardzo, bardzo dziwne, powiedziała panna Goring, i zamiast zmartwienia objawiła zainteresowanie. Zastanawiające, dokąd pojechał i po co? Tata spojrzał na nią ze zrozumieniem. Oczywiście, rzekł: Pani patrzy na tę sprawę wyłącznie pod kątem hotelu. To naturalne. Rozumiem, powiedział inspektor Campbell. Odwołując się jeszcze raz do swoich notatek, że kanonik Penfater opuścił hotel około 18.30 w czwartek 19. .00. Miał ze sobą małą, podręczną torbę i wyjechał stąd taksówką, prosząc portiera, aby polecił kierowcy zawieść go do klubu Ateneum. Panna Goring skinęła głową. Tak, jadł obiad w Ateneum. Archidiakon Simon powiedział mi. Że tam widziano go po raz ostatni. W głosie panny Goring brzmiała stanowczość, jakby przenosiła odpowiedzialność za ostatnie pojawienie się kanonika z hotelu Bertram na klub Ateneum. To przyjemność dostać tak uporządkowane fakty, rzekł tata uprzejmie. Teraz wszystko jasne. Wyszedł z małą, niebieską lotniczą torbą, boac, czy jak tam to była niebieska torba, boac? Tak. Wyszedł i nie wrócił, i to wszystko. Więc, jak panowie widzą, naprawdę nie mogę pomóc, powiedziała panna Goring, wykazując chęć podniesienia się i powrotu do pracy. Nie zdaje się, żeby pani mogła nam pomóc, rzekł tata, ale ktoś inny może byłby w Sianie. Ktoś inny? Po prostu ktoś z personelu. O nie. Gdyby ktokolwiek coś wiedział, na pewno zgłosiłby to mnie. Może lak, a może nie. Zapewne zgłosiliby, gdyby znali jakieś fakty. Ale mam na myśli coś, co mogło zostać powiedziane. I usłyszane. Co takiego? zapylała panna Gorink zdumiona. Och, po prostu jakieś przypadkowe słowo, które mogłoby naprowadzić na trop. Coś takiego. Idę dziś wieczór spotkać się z przyjacielem, którego nie widziałem od czasu, gdy byliśmy w Arizonie. Coś w tym rodzaju. Albo wyjeżdżam w przyszłym tygodniu do siostrzenicy na konfirmację jej córki. Jeżeli mamy do czynienia z ludźmi roztargnionymi, takie informacje są wielce pomocne. Wskazują zamiary poszukiwane osoby. Mogło się zdarzyć, że po obiedzie w Ateneum ksiądz wsiada do taksówki i myśli: zaraz, dokąd ja jadę? I wspomniawszy konfirmację, wyrusza pod konkretny adres. Rozumiem, o czym pan mówi, powiedziała panna Goring z powątpiewaniem, ale to wydaje się mało prawdopodobne. Och, nigdy nie wiadomo, kiedy się poszczęści, rzekł tata pogodnie. Poza tym, są tu różni goście. Przypuszczam, że kanonik Penyfater znał niektórych z nich, gdyż przyjeżdżał tu często. Olak rzekła panna Goring. Zaraz. Widziałam go rozmawiającego Z. Tak, z Lady Saliną Hazy. Był jeszcze biskup z Norwich. Zdaje się, że są starymi przyjaciółmi. Studiowali razem w Oksfordzie. I pani Jameson z córkami. Pochodzą z tych samych stron. Tak, dosyć dużo osób. Widzi pani kontynuował, tata on mógł rozmawiać z kimś z nich. Mógł wspomnieć o jakimś drobiazgu, który da nam klucz do rozwiązania zagadki. Czy w tej chwili mieszka w hotelu ktoś, kto znał kanonika dość dobrze? Panna Goring zmarszczyła brwi. Jest chyba jeszcze generał Radley i pewna stara dama z prowincji. Która mi wspomniała, że mieszkała tu jako dziewczynka. Chwileczki, nie pamiętam w tym momencie jej nazwiska, ale znajdę panu. A tak nazywa się panna Marple. Przypuszczam, że go znała. Dobrze, możemy zacząć od nich. I jeszcze pokojówka. Tak odparła panna Goring, ale była już przesłuchiwana przez sierżanta Wadela. Wiem. Chyba jednak nie pod tym kątem. A co z kelnerem, który obsługiwał jego stolik, a kierownik sali? To, oczywiście, Henry wyjaśniła panna Goring. Kto to jest? spytał tata. Panna Goringę była wręcz wstrząśnięta. Wydawało się jej niemożliwe, by ktoś nie znał Henry'ego. Henry jest tu dłużej, niż potrafię policzyć, powiedziała. Musiał go pan zauważyć podającego herbatę, kiedy panowie weszli. Swego rodzaju osobistość rzekł tata. Pamiętam, zauważyłem go. Nie wiem, co zrobilibyśmy bez Henrycko, powiedziała panna Goring ze wzruszeniem. Jest naprawdę cudowny. Stwarza w lokalu tę przytulną atmosferę. Może zechciałby podać mi herbatę w trąci udawy. Widziałem, że podawał maślane bułeczki. Zjadłbym znowu dobrą bułeczkę. Oczywiście, jeśli ma pan ochotę, rzekła panna Goring, dość chłodno. Każe podać panu my dwie herbaty. W halu dodała, zwracając się do inspektora Campbella. To byłoby, zaczął inspektor, gdy nagle otworzyły się drzwi i wkroczył w swój olimpijski sposób pan Humphryes. Wyglądał na lekko zaskoczonego. Spojrzał pytająco na pannę Goring. To są dwaj panowie ze Scotland Yardiu, wyjaśniła. Inspektor Campbell przedstawił się inspektor. Ach, tak. Oczywiście powiedział chłopiec. Pewnie w sprawie kanonika Fatera Zadziwiająca historia. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Ja również wtrąciła panna Goring. Taki zacny, starszy pan. Jeden ze starej gwardii, rzekł: z aprobatą. Macie tu chyba wielu takich, zauważył nadinspektor Dawy. Sądzę, że to, owszem, rzekł pan Chłomfres. Tak, pod wieloma względami jesteśmy staroświeccy. Mamy stałych klientów oznajmiła panna Goring z dumą. Ci sami ludzie wracają rok po roku. Mamy też dużo Amerykanów z Bostonu i Waszyngtonu. Bardzo spokojni, mili. Lubią naszą angielską atmosferę, podkreślił pan Humphries, pokazując w uśmiechu niezwykle białe zęby. Tata patrzył na niego pełen zadumy. Inspektor Campbell odezwał się. Jest pan zupełnie pewien, że nie przyszła żadna wiadomość od kanonika? Może odebrał ją ktoś, kto zapomniał zapisać lub przekazać. Telefoniczne wiadomości są zawsze zapisywane jak najskrupulatniej, odparła panna Gorin klodowatym tonem. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby wiadomość mogła nie zostać przekazana mnie albo osobie pełniącej dyżur. Spojrzała na inspektora wyzywająco. Campbell na moment zapomniał języka w gębie. Naprawdę odpowiedzieliśmy już na te wszystkie pytania, powiedział Humphries, również z odrobiną chłodu w głosie. Przekazaliśmy wszelkie posiadane informacje pańskiemu sierżantowi, nie pamiętam w lej chwili jego nazwiska. Tata poruszył się lekko i powiedział i pewnego rodzaju prostodusznością: Otóż, widzi pan, sprawa zaczęła wyglądać trochę poważniej. To może być coś więcej niż roztargnienie. Dlatego właśnie uważam, że byłoby dobrze, gdybyśmy zamienili parę słów z osobami, które pani wymieniła, z generałem Radlejem i panną Marple. Chciałby pan, żebym zaaranżował spotkanie z nimi? Pan Humphries nie był zachwycony. Generał Radley bardzo źle słyszy. Nie sądzę, aby było konieczne robić to formalnie, powiedział nadinspektor Dawy. Nie chcemy niepokoić ludzi. Może pan spokojnie zdać się na nas. Proszę tylko wskazać te osoby. Istnieje po prostu szansa, że kanonik mógł wspomnieć o swoich planach albo o kimś, kogo chciał zobaczyć w Lucernie. W każdym razie warto spróbować. Pan Chumfries uspokoił się trochę. Nic więcej nie możemy zrobić dla panów. Jestem pewien, że pojmujecie. Iż pragniemy pomóc wam wszelkimi sposobami, ale zechciejcie zrozumieć też, co czujemy na myśl o jakiejkolwiek publikacji w prasie. Racja, powiedział inspektor Campbell. A ja zamienię tylko słówko z pokojówką dodał tata. Oczywiście, jeśli pan sobie życzy bardzo wątpię, czy potrafi panu coś wyjaśnić. Prawdopodobnie nie. Ale może być jakiś szczegół, uwaga kanonika na temat listu czy spotkania. Nigdy nie wiadomo. Pan Humphries spojrzał na zegarek. Będzie miała dyżur od szóstej. Drugie piętro. Może tymczasem panowie zechcą wypić herbatę? To mi odpowiada odparł szybko tata. Opuścili razem biuro. Panna Goring poinformowała. Generał Radley będzie w palami. To pierwszy pokój na lewo w tym korytarzu. Będzie siedział przed kominkiem, z timesem. Myślę dodała dyskretnie, że może drzemać. Czy panowie naprawdę nic chcą, żebym? Nie, moim zdaniem nie, rzekł tata. A co z drugą osobą, starszą damą? Siedzi tam, przy kominku odparła panna Goring. Ta z białymi. Puszystymi włosami, robiąca na drutach. Zapytał tata spojrzawszy. Mogłaby znaleźć się wprost na scenie, prawda? Idealna do roli ciotecznej babki. Cioteczne babki nie są dziś w cenie, zauważyła panna Goring. Ani babki, ani prababki, jeśli o to chodzi. Wczoraj gościliśmy margrabinę of Barlowe. Jest prababką. Szczerze mówiąc, nie poznałam jej, gdy weszła. Twarz: Różowo-biała maska, włosy platynowo-bronki, podejrzewam, podreperowana figura, ale wyglądało to fantastycznie. Ach, powiedział tata osobiście, wolę te staroświeckie. A więc, bardzo dziękuję, madam, skłonił się lekko i zwrócił do Campbella. Zajmę się tym, sir. Wiem, że ma pan ważne spotkanie. Dobrze odparł Campbell, podejmując grę. Nie sądzę, że coś z tego wyjdzie, ale warto spróbować. Pan Humphries zniknął w swoim sanktuarium, mówiąc: "Pan Goring, proszę na moment. Poszła za nim i zamknęła drzwi. Humphries chodził tam i z powrotem. Zapytał ostro: Dlaczego oni chcą rozmawiać z Rose? Wadel zadał jej wszystkie niezbędne pytania. Przypuszczam, że to tylko rutyna odpowiedziała panna Goring niepewnie. Lepiej niech pani pomówi z nią najpierw. Recepcjonistka spojrzała, lekko zdziwiona. Ale z pewnością inspektor Campbell. Och, nie martwię się Campbellem. To ten drugi. Wie pani, kto to? Chyba nie podał nazwiska. Przypuszczalnie jakiś sierżant. Wygląda na prostaka. Prostak, cholera, rzucił pan Humphries, odkładając na bok wytworne maniery. To jest nadinspektor dawy, najchytrzejszy lis, jaki kiedykolwiek istniał. Mają o nim w dobre zdanie. Chciałbym wiedzieć, co on tu robi, węsząc i grając poczciwego kmiotka. Wcale mi się to nie podoba. Nie myśli pan. Nie wiem. Co myśleć? Ale powiadam Patty, że nic podoba mi się to. Chciał widzieć jeszcze kogoś, prócz Rosja. Sądzę, że zamierza rozmawiać z Henrym. Pan Humphreys roześmiał się. Panna Goring zawtórowała mu. Nie potrzebujemy się martwić o Henry'ego. Na pewno nie. A goście, którzy znali kanonika? Pan Humfries zaśmiał się znowu. Życzę dawemu dużo radości ze starym radlejem. Będzie wrzeszczał, żeby usiadł, a potem nic powie nic godnego uwagi. Ma wolną rękę w stosunku do radleja i tej śmiesznej, starej kwoki, panny marple. Ale mimo wszystko nie podoba mi się, że wtyka nos. Rozdział czternasty. Wiesz powiedział nadinspektor Dawy z namysłem nie bardzo mi się podoba ten chłomies. Myśli pan, że jest niewyraźny? No, w głosie taty brzmiała nutka jakby skruchy znasz ten rodzaj wrażeń. Lizusowaty typ Ciekaw jestem, czy jest właścicielem, czy tylko zarządzającym. Mógłbym go spytać Campbell zrobił krok w kierunku drzwi biura. Nie, nie pytaj go, rzekł tata dowiedz się, ale dyskretnie. Campbell patrzył na niego zdziwiony. Co pan ma na myśli, sir? Nic szczególnego, odparł tata ale chciałbym mieć znacznie więcej informacji o tym hotelu a przede wszystkim jak przedstawiają się jego finanse. Campbell potrząsnął głową. Powiedziałbym, że jeśli jest w Londynie hotel absolutnie poza podejrzeniami. Wiem, wiem, powiedział tata, jakie to pożyteczne mieć taką reputację. Inspektor znowu potrząsnął głową i wyszedł. Tata udał się korytarzem do Palami. Generał Radley właśnie obudził się. Times zsunął mu się z kolan i stronice się rozsypały. Tata podniósł gazetę, poskładał i wręczył generałowi. Dziękuję panu, ser. Bardzo miło z pana strony, powiedział generał nieco oburkliwie. Generał Radley? Tak. Zechce pan wybaczyć, rzekł tata, podnosząc głos. Chciałbym pomówić z panem o kanoniku penefaterze. Ech, co takiego? Generał podniósł rękę do ucha. Kanonik penefater, wyknął tata. Mój ojciec. Zmarł wiele lat temu. Kanonik Penefater. A, co z nim? Widziałem go kiedyś. Mieszkał tu. Chodzi o adres, który miał mi dać. Powiedział, że zostawi u pana. To było trudniejsze do przekazania, ale ostatecznie powiodło się. Nigdy nie dawał mi żadnego adresu. Musiał mnie pomylić z kimś innym. Głupi, stary idiota zawsze był taki. Uczony, widz pan oni są zawsze roztargnieni. Tata wytrwał jeszcze trochę, ale niebawem zdecydował, że konwersacja z generałem jest praktycznie niemożliwa i na pewno zupełnie bezowocna. Poszedł i usiadł w halu przy stole, który przedzielał go od panny Jane Marple. Herbata, ser. Tata spojrzał. Osobowość Henry'ego wywarła na nim wrażenie, jak na każdym. Choć był wielkim, postawnym mężczyzną, przypominał wcielenie Ariela, który potrafił materializować się i znikać, kiedy chciał. Tata zamówił herbatę. "Czyżbym widział tu też maślane bułeczki?" spytał. Henry uśmiechnął się życzliwie. "Tak, ser. Nasze bułeczki są naprawdę bardzo dobre." Jeśli wolno rumi powiedzieć. Wszyscy zachwycają się nimi. Zamówić dla pana? Herbata indyjska czy chińska? Indyjska odparł tata albo cejlońska. Jeśli jest. Oczywiście, mamy cejlońska, ser. Henry zrobił lekki nich palcem i blady młodzieniec, który był jego pomocnikiem, wyruszył po cejlońska herbatę i bułeczki. Tak, ty jesteś kimś, pomyślał tata. Ciekawe, gdzie cię znaleźli i ile ci płacą. Założę się, że kupę forsy, i jesteś tego wart. Obserwował Henry ego nachylającego się opiekuńczo nad starą damą. Ciekawiło go, co Henry myśli o nim, jeżeli w ogóle cokolwiek myślał. Tata uważał, że on sam pasuje zupełnie dobrze do hotelu Bertram. Mógł być dobrze prosperującym ziemianinem albo członkiem Izby Lordów, albo podobnym do Bukmachera. Znał dwóch parów o podobnym do własnego wyglądzie. Ogólnie udawało mu się przejść próbę, ale możliwe, że nic oszukał Henry Ego. Tak, ty jesteś kimś pomyślał znowu. Zjawiła się herbata i bułeczki. Tata ugryzł ogromny kęs. Masło spłynęło mu na brodę. Wytarł ją wielką chustką do nosa. Wypił dwie filiżanki herbaty z ogromną ilością cukru. Potem pochylił się i powiedział do damy siedzącej obok. Proszę wybaczyć, czy może panna marple. Zagadnięta przeniosła wzrok ze swojej robótki na nadinspektora Dawego. Tak odparła jestem panna marple. Mam nadzieję, że nic odmówi mi pani rozmowy. Prawdę powiedziawszy, jestem inspektorem policji. Doprawdy? Chyba nie zdarzyło się nic złego? Tata pośpiesznie uspokoił ją w swój wypróbowany, ojcowski sposób. No, no, niech się pani nie denerwuje, panno Marple powiedział. Nic takiego, o czym pani myśli. Ani włamanie, ani nic w tym rodzaju. Tylko trochę kłopotów z roztargnionym księdzem to wszystko. Myślę, że jest z panią zaprzejaźniony. Kanonik Penyfater. Ach, Kanonik Penyfater. Był tu zaledwie przed paroma dniami. Tak, znam go, ale luźno, choć od wielu lat. Jest istotnie bardzo roztargniony. Co on teraz robi? Zainteresowała się. Cóż, można by powiedzieć, że się zgubił. O Boże, rzekła panna Marple, a gdzie powinien być? Miał wrócić do domu. Przy katedrze odparł tata, ale nic ma go tam. Mówił mi, że jedzie na konferencję do Lucerny. Chyba coś na temat morza martwego. Jest wielkim znawcą hebrajskiego i aramejskiego. Tak, ma pani rację. Tam właśnie zamierzał pojechać. Sądzi pan, że nie pojechał? Tak odrzekł tata. Nie pojawił się tam. Przypuszczam zastanowiła się panna Marble, że pomylił datę. To bardzo prawdopodobne, bardzo. Obawiam się, że nie pierwszy raz zdarzyło mu się coś takiego. Kiedyś przyszłam do niego, zaproszona na herbatę w Chedminster. Nie było go w domu. Gospodyni opowiedziała mi, jak bardzo jest roztargniony. Podczas pobytu w hotelu nie wspominał o niczym, co mogłoby naprowadzić nas na trop, spytał tata poufnym tonem. Wie pani, o czym myślę? Że spotkał jakiegoś przyjaciela albo co zamierzał robić po konferencji w lucernie. Och, nie. Wspominał tylko o konferencji. Chyba mówił, że odbywa się dziewiętnastego. Tak było? Tak, to data konferencji. Nie zwróciłam na nią szczególnej uwagi. Przypuszczam, jak większość starych dam panna marple zaczęła mówić nieco za wile. Wydaje mi się, że wymienił datę dziewiętnastego i tak mogło być, a jednocześnie mógł mieć na myśli dziewiętnastego, a naprawdę miał to być dwudziesty. Chcę powiedzieć, że mógł sądzić, iż dziewiętnastego jest dwudziesty albo że dwudziesty to dziewiętnasty. No Wykrztusił tata, lekko oszołomiony. Źle to wyraziłam, zaczęła wyjaśniać panna marple, ale chodzi mi o to, że kiedy tacy ludzie jak kanonik powiadają, iż jadą dokądś w czwartek, to może to być środa lub piątek. Zwykle spostrzegają się w porę, ale czasem nie. Pomyślałam więc, że właśnie coś takiego musiało się zdarzyć. Dawy popatrzył nieco zaskoczony. Mówi pani tak, jakby wiedziała z pewnością, że kanonik nie pojechał do Lucerny. Wiedziałam, że nie był w Lucernie w czwartek, wyjaśniła Stara Dama. Był tu cały dzień, albo przynajmniej większość dnia. Oto dlaczego sądziłam, że mówiąc do mnie o czwartku, miał na myśli piątek. I z całą pewnością wyszedł stąd w czwartek wieczorem, niosąc torbę brytyjskich linii lotniczych. Dokładnie tak było. Byłam przekonana, że udaje się na lotnisko powiedziała panna marple. Dlatego tak się zdziwiłam, widząc, że wrócił. Przepraszam, co pani ma na myśli mówiąc wrócił? Po prostu to, że wrócił do hotelu. Zaraz wyjaśnijmy to dokładnie powiedział tata głosem miłym i zachęcającym do pogawędki, jakby nie chodziło o nic naprawdę ważnego. Pani widziała starego idio, chciałem powiedzieć, widziała pani kanonika wychodzącego z torbą podróżną, dość wcześnie wieczorem, jak pani sądziła, na lotnisko. Dobrze mówię? Tak. Chyba o pół do siódmej, albo za piętnaście siódma. Ale pani mówi, że wrócił. Może spóźnił się na samolot. To byłoby wytłumaczenie. O której godzinie wrócił? Nie wiem dokładnie nie widziałam go jak wracał ochrzekł tata zaskoczony, zdawało mi się, że widziała go pani widziałam go później, wyjaśniła panna marple, miałam na myśli, że nie widziałam go w chwili, gdy wchodził do hotelu później kiedy panna marple zamyśliła się chwileczkę. To było około trzeciej po północy. Nie spałam dobrze. Coś mnie obudziło. Jest tyle dziwnych hałasów w Londynie. Zobaczyłam, że jest dziesięć po trzeciej. Z jakiegoś powodu nic wiem dlaczego byłam niespokojna. Może usłyszałam kroki przed moimi drzwiami. Jeśli mieszkaniec prowincji usłyszy kroki w środku nocy, czuję się zaniepokojony. Więc po prostu otworzyłam drzwi i wyjrzałam kanonik Penefater w płaszczu opuszczał swój pokój znajdujący się zresztą obok mojego i schodził po schodach Wyszedł z pokoju w płaszczu i zszedł schodami o trzeciej nad ranem Tak odparła panna Mamie Pomyślałam wtedy że to dziwne Tata patrzył na nią długą chwilę Pan Nomarple zapylał dlaczego nie powiedziała pani Lego już wcześniej Nikt mnie o to nie pytał, odparła po prostu stara dama.